Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Mój wykład związany jest z promocją Galerii Sztuki Dawnej, którą otworzyliśmy w ubiegłym roku. 22 grudnia była ta galeria dostępna już dla Państwa. I jak już zapewne, mam nadzieję, wiecie Państwo, galeria łączy nasze stare dwie galerie, czyli dawną Galerię Sztuki Zdobniczej, z Galerią Malarstwa Dawnego. Zatem to, co widzicie Państwo na galeriach, to są sale, które łączą znakomite przykłady malarstwa z naszych zbiorów, rzeźbę, ale też przepiękne meble, tkaniny, zarówno w postaci tapiserii, jak i też ubiorów. Są przykłady złotnictwa, porcelany, dawnego szkła. I zgromadziliśmy te obiekty wedle klucza, który pewnie też już jest Państwu dobrze znany, czyli kultura dworska na początku, potem kultura związana z kultem religijnym i dewocją i wreszcie kultura miejska oraz na końcu takie perełki galerii, czyli gabinety, w których prezentujemy porcelanę, szkło i kryształy górskie i złotnictwo. I widzowie w wielkich muzeach świata przyzwyczajeni są do tego, że głównie zwiedzają obrazy. W wielkich galeriach, takich jak Louvre czy Rijksmuseum, są od kasy właściwie przez wszystkie pomieszczenia strzałki, które prowadzą do tych najważniejszych, zdaniem pracowników muzeów, przykładów, obiektów. W Louvre jest to oczywiście Mona Lisa, a w Rijksmuseum jest to Straż Nocna, czyli obrazy. Obrazy znakomite, oczywiście nie chcę ich wartości ani artystycznej, ani też materialnej w żaden sposób deprecjonować. Jednak w obu tych muzeach, i w Louvre, i w Amsterdamie, znalazłyby się przykłady, które cenione były w dawnych epokach znacznie, ale to znacznie bardziej, i odzwierciedlało się to głównie w cenach, jakie płacono za tkaniny, za przedmioty zdobnicze, sztuki zdobniczej, czy wreszcie za chociażby nawet porcelanę. I mój wykład będzie poświęcony właśnie temu porównaniu cen, jakie w dawnych epokach uzyskiwało malarstwo, w porównaniu z przykładami z innych dziedzin sztuki, właśnie głównie z rzemiosła artystycznego. Podzieliłam ten wykład na dwie części. Najpierw powiemy sobie o XV i XVI wieku, a potem o XVII, aczkolwiek reguły właściwie były podobne, ale chronologicznie to rozdzieliłam i głównie skupimy się na południowej Europie, na Włoszech, na Italii, trochę opowiem o Francji i drobne przykłady dla porównania będą pochodziły również z XVII-wiecznej Holandii. Metodologicznie będzie to dla Państwa trudne, ponieważ mówimy o pieniądzach, o cenach na różnorodne przedmioty, zarówno w różnych krajach, jak i też w różnych czasach. W związku z tym sumy, które będę Państwu podawała, nie są możliwe do porównania, no bo jeśli mówimy o florenckich guldenach z XV wieku, no to nie da się ich tak po prostu wyrównać z guldenami, jakimi płacono w Amsterdamie w wieku XVII. W związku z tym za każdym razem, przytaczając jakąkolwiek cenę, będę starała się Państwu przybliżyć to do cen porównywalnych kosztów życia, czy cen z tej epoki, o której mówię, i z tego miasta, o którym mówię. Czyli jeśli mówimy o Włoszech, no to będę podawała przykłady, ile kosztował chleb, czy mięso, czy buty, albo ile kosztowała praca kogoś przez tydzień, czy przez miesiąc, no po to, byście mieli Państwo porównanie, jak się te ceny za wybitne, ekskluzywne dzieła sztuki mają do cen zwykłych kosztów życia, na przykład, czy pracy kogoś niewykwalifikowanego. Także metodologicznie może to być trochę trudne, bo będą padały różne sumy i proszę właśnie pamiętać, że nie można ich tak wprost do siebie porównywać. Ale zanim przejdziemy do dawnych czasów, zanim przejdziemy do XV wieku, chcę poświęcić chwilę na omówienie bardzo dziwnej sytuacji, której zresztą zupełnie nie jestem w stanie Państwu wytłumaczyć ani wyjaśnić, bo nie zajmuję się socjologią, nie zajmuję się współczesnymi finansami, współczesnym rynkiem sztuki. To jest zagadnienie bardzo trudne, ale chcę Państwu pokazać sytuację dzisiejszą, też po to, żeby łatwiej nam było przeskoczyć później do XVII czy XV wieku i pokazać chcę Państwu, jak bardzo, jak szalenie w dzisiejszych czasach zostały wywindowane ceny dzieł sztuki,
pokażę Państwu listy takich top obiektów, które zostały sprzedane na aukcjach w ciągu ostatnich kilku lat. Tylko aukcyjne obiekty będziemy omawiać, nie te, które przechodzą z rąk do rąk i o transakcjach, o których no, nie wiemy, no, to oczywiście nie możemy mówić, natomiast o tych oficjalnych aukcyjnych cenach jak najbardziej. I to pokaże, że nam uświadomi nam, jak abstrakcyjna jest tak naprawdę wycena dzieł sztuki. Nie umiem tego fenomenu, jak Państwu już mówiłam, wyjaśnić, ale samo uświadomienie sobie kosztów tych cen dzisiaj może być bardzo ciekawe. Ileż można zapłacić za metr kwadratowy zamalowanego płótna, prawda? To sobie za chwilę obejrzymy. Także wracamy po tym wstępie, który też mam nadzieję Państwa na początku trochę rozbawił, po tym wstępie, gdzie Liza Minnelli śpiewała w filmie Kabaret o pieniądzach, które poruszają i kręcą światem. Przejdziemy już do właściwego wykładu. Jego tytuł, jak Państwo zapewne wiecie z zapowiedzi, to czy obrazy były w cenie, o wartości malarstwa i innych sztuk w czasach nowożytnych, ale tak jak Państwu zapowiedziałam, z takim krótkim intermezzo poświęconym, właściwie preludium, nie intermezzo, bo jeszcze nie zaczęliśmy, z takim preludium poświęconym cenom sztuki na dzisiejszych rynkach, jak również za chwilę o cenach za dzieła sztuki współczesnej. To są dwa znakomite obrazy Tycjana, nie byle jakie, bo Tycjan namalował te dwa obrazy na specjalne zamówienie Filipa II hiszpańskiego. Stanowiły cykl, bardzo wytworny, wykwintny cykl zwany poezji, jakby takie storie, poezje. To był cykl obrazów mitologicznych, który mówił o relacjach bogów i ludzi. Najczęściej była to tematyka mitologiczna, erotyczna. Filip II takie obrazy w swoich prywatnych apartamentach lubił mieć i lubił na nie patrzeć. Te dwa obrazy były własnością prywatną do niedawnych czasów. Należały do księcia szkockiego. Zapomniałam nazwiska, a nie zapisałam go sobie. W każdym razie były własnością prywatną, które zostały wystawione na sprzedaż na przełomie 2008 i 2009 roku. Zakup tych dwóch obrazów, ani dla National Gallery w Londynie, ani do National Gallery w Scotland, w Edynburgu, bo tamte obrazy wcześniej były zdeponowane, bo one nie wisiały w prywatnej kolekcji, tylko były zdeponowane w Edynburgu, w Galerii Narodowej. Wykupienie przez jedno muzeum przekraczało możliwości tych muzeów. Oczywiście Anglicy mają znakomitą tradycję zdobywania funduszy na specjalne zakupy dzieł sztuki i w tym celu też został uruchomiony specjalny fundusz po to, by obrazy były kupione i zostały w Anglii, a nie zostały wywiezione do Kataru na przykład, czy do Japonii, aczkolwiek w tych dzisiejszych czasach japońscy kolekcjonerzy spasowali na rzecz raczej tych z Bliskiego Wschodu. I rzeczywiście udała się ta akcja ogólnonarodowa zbierania pieniędzy na te dwa obrazy i każdy z nich został kupiony za 50 milionów funtów. I jak wiecie Państwo, są co jakiś czas eksponowane raz tu, ale już jako para, nie pojedynczo, czyli raz są eksponowane w Edynburgu, a raz w Londynie, dzieje się to co kilka lat, oba te muzea wymieniają się tymi znakomitymi obrazami. Ogromna suma, ale oczywiście znacznie przerastająca to, co honorarium Tycjana za te dwa obrazy. A Tycjan nie był malarzem, który zarabiał mało, to wiemy. Miał znakomitą rezydencję w Wenecji przy Biri Grande, gdzie mieszkał razem z rodziną i gdzie prowadził też warsztat. Miał uczniów i asystentów, tam przechowywał też obrazy, przyjmował klientów. Duży dom, do dzisiaj można go zobaczyć. Tak wyspecjalizował się, tak ukierunkował działalność swojego warsztatu, że właściwie pracował wyłącznie w pewnym momencie dla wybitnych, prywatnych kolekcjonerów. Chciał w latach 50. pracować dla rodziny, nawet wcześniej, dla rodziny Farnese, dla papieskiej rodziny, dla ówczesnego papieża z rodziny Farnese, ale ten kontakt rzymski się nie udał. Potem próbował nawiązać kontakty z Habsburgami, udało się i ostatecznie jego głównym klientem od lat 50. XVI wieku był właśnie dwór hiszpański w Madrycie. Tam były słane jego największe, najcenniejsze zamówienia. Także nieźle się Tycjanowi powodziło,
Wiadomo, że zarabiał sporo na swoich dziełach. Warsztat produkował masowo repliki, powtórzenia, kopie. Zapełniał też rynek mniejszymi kompozycjami, które były cenione na rynku. Malował też czasem dla Wenecji, do kościołów weneckich. Także był bogatym malarzem, ale oczywiście jak współczesna cena aukcyjna, czy ta, za którą zostały kupione te dwa obrazy, no przerasta kilkadziesiątkrotnie zapewne cenę, którą uzyskiwał w swoich czasach. Tutaj drugi taki znakomity przykład zakupu dawnego malarstwa w dzisiejszych czasach. To jest para obrazów, wielkoformatowa, bo te postaci są właśnie w skali 1:1, namalowane przez Rembrandta w 1634 roku. To Marten Solmans i jego ówczesna narzeczona, później żona, Oppien Coppit. Obraz, znowu, kupienie tej pary obrazów przerastało jedno pojedyncze muzeum i znowu dwa muzea zrzuciły się na zakup tego obrazu. Było to Rijksmuseum w Amsterdamie i Louvre w Paryżu. Zakupu dokonano w styczniu 2015 roku i za oba obrazy razem zapłacono 160 milionów euro. I sytuacja jest podobna, oba te obrazy wędrują pomiędzy Rijksmuseum a Paryżem, czyli pomiędzy Amsterdamem a Paryżem, i co parę lat ta ekspozycja jest, tych dwóch obrazów jest tu lub tu. I wreszcie powiedzmy sobie, bo to też taka świeża sprawa, państwo polskie wykupiło w grudniu 2016 roku kolekcję Czartoryskich. Ogromną oczywiście, ja pokazuję tylko obrazy, ale te najcenniejsze, jakie są lub jakie mogłyby być w tej kolekcji. Jest tutaj obraz Leonarda, najcenniejszy obraz w polskich zbiorach, obraz Rembrandta, no i zaginiony obraz Rafaela, portret młodzieńca, ale wiemy, że transakcja obejmuje również prawa do tych zaginionych obrazów, czyli jeśli kiedykolwiek się one odnajdą, to oczywiście będą już własnością państwa polskiego, a nie książąt Czartoryskich. Jak wiecie państwo, podawane są w prasie sumy 100 milionów euro, czasem się pojawia 108, bo to pewnie też jeszcze kwestia jakichś podatków, czy może, nie wiem, jakichś kosztów transakcji, nie znam się na tym. Oczywiście wielka wobec tego jest dyskusja. Można mieć zastrzeżenia co do formalności związanych z zakupem tej kolekcji. Dzisiejszą prasę też obiegło szereg artykułów mówiących o tym, że to nie do końca było może fair wobec fundacji, wobec statutu fundacji i w ogóle te transakcje były prowadzone pospiesznie i dosyć dziwnie. Tym niemniej zakup wydaje mi się być niezmiernie ciekawy i ważny z punktu widzenia polskiego kolekcjonerstwa, bowiem otrzymaliśmy za koszt 10 km autostrady takie właśnie dzieła, które tutaj pokazuję państwu na zdjęciu, ale też oczywiście tych tysięcy innych niezmiernie cennych obiektów, cennych zarówno z punktu widzenia artystycznego, ale też z punktu widzenia historii Polski, bo przecież tam są i kroniki Długosza, i dokumenty państwowe, bo kolekcja była przecież zbierana przez księżnę Izabelę Czartoryską też jako element takiego patriotycznego kolekcjonerstwa. Także powtarzam jeszcze raz, 10 km autostrady i mamy tę znakomitą kolekcję, więc można mieć zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia transakcji, ale raczej nie wobec ceny, jaką za to zapłacono. Zresztą dla porównania, nie tak dawno, bo w 2011 roku wyszedł na światło dzienne inny obraz Leonarda, a to przecież niezmierna rzadkość. No bo ile obrazów Leonarda może być na świecie, prawda? W prywatnych kolekcjach, czy w ogóle gdziekolwiek jeszcze poukrywanych. Ten obraz jest znakomicie udokumentowany. Wiadomo, że Leonardo go namalował. Ma znakomitą historię, ale w pewnym momencie, to jest XVII wiek, słuch o nim ginie i odnalazł się nie tak dawno, już w naszym stuleciu, w prywatnych rękach. Został zakonserwowany, bo jest dosyć zniszczony i pokazany po raz pierwszy w Londynie na wystawie poświęconej twórczości Leonarda da Vinci w Mediolanie, na dworze mediolańskim. To była premiera jakby tego obrazu już po konserwacji na światowych galeriach. Ale później, wtedy obraz należał jeszcze do amerykańskiego prywatnego kolekcjonera, później został sprzedany w 2013 roku, czyli dwa lata po tej premierze w Londynie. I zapłacono za ten obraz 127 milionów dolarów. Kupił ten obraz prywatny kolekcjoner z Rosji. To specjalnie państwu tę cenę pokazuję, żeby porównać, prawda, jaka byłaby rynkowa cena obrazu, jaka byłaby rynkowa cena Damy z Gronostajem, gdyby wypłynął na rynku dzieł sztuki. A ten obraz, jak państwu mówiłam, jest podobnego formatu, więc podobnego czasu, więc to cena mogłaby być porównywalna, ale
dama z gronostajem zachowana jest w znacznie, znacznie lepszym stanie, jeśli chodzi o jego status techniczny. Także cena mogłaby być jeszcze większa za damę z gronostajem. Poza tym jej też historia i proweniencja jest też pewniejsza, ciekawsza może niż w przypadku tego przedstawienia Salvatora Mundi. Także to dla porównania z kosztami transakcji, jakiej ostatnio dokonało państwo polskie, no wydaje mi się, że transakcji niezmiernie opłacalnej z punktu widzenia rynkowego. Ale gwiazdami mass mediów, gwiazdami rynków sztuki, dzisiejszych rynków sztuki, nie są obrazy dawnych mistrzów, jak możecie państwo się domyślać, tylko gwiazdami są postimpresjoniści, impresjoniści, obrazy z końca XIX wieku, z początku XX wieku. To jest jedna grupa obrazów, a drudzy gwiazdorzy to są malarze współcześni, amerykańscy, abstrakcjoniści, za chwilę jeszcze o nich słówko powiem. To są dwa obrazy, które zostały sprzedane za niezmiernie wysokie ceny, też w ostatnich latach, bo mówię państwu tylko o aukcjach z ostatnich lat, żeby już nie wprowadzać elementu inflacji czy jakichś zmian w finansach świata, które zaszły w ciągu ostatnich lat, przed kryzysem czy po kryzysie, to mówimy raczej już o tych czasach pokryzysowych. I Paul Cézanne, grający w karty, został w 2011 sprzedany za 276 milionów dolarów. Natomiast absolutnym na topie tej listy jest obraz Paula Gauguina, namalowany na Tahiti. Nie umiem tego tytułu przetłumaczyć, bo to w jakimś języku egzotycznym jest napisane. Został ten obraz sprzedany w 2015 roku za 303 milionów dolarów i nabywcą jest prywatny właściciel z Kataru. To jest absolutny rekord aukcyjny, jaki te 303 miliony dolarów. No i na drugim miejscu, a właściwie na pierwszym, jak zaraz to też zobaczą państwo w ogólnym zestawieniu, plasują się ceny obrazów współczesnych. Nie tych nowoczesnych malarzy, takich jak właśnie postimpresjoniści czy impresjoniści, ale tych współczesnych, działających w drugiej połowie XX wieku. Tutaj jakby gwiazdą jest Willem de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Pablo Picasso jeszcze z takich wcześniejszych, ale właściwie Picassa to można byłoby już właściwie wrzucić do tej poprzedniej grupy, prawda, tych działających na przełomie XIX-XX wieku. Chociaż to dwudziestowieczny malarz, ale bliżej mu do tamtych niż do tych współczesnych abstrakcjonistów. I proszę, to jest zestawienie. Specjalnie zrobiłam to zestawienie, bo wytłuściłam w nim nazwiska malarzy dawnych. Jak widzicie, i są w tych wytłuszczonych miejscach również te obrazy, o których mówiliśmy. Czyli na szóstej pozycji to jest ten obraz, te dwa obrazy Rembrandta, które państwu pokazywałam, Martin Solmans i Oppie Coppit, a na 11 miejscu Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, który pokazywałam państwu nie tak dawno. Proszę zwrócić uwagę, że szczyt tej listy to są obrazy nowoczesne i współczesne. Prawda? Willem de Kooning, Paul Gauguin, ta sama kwota. W tym samym roku, to musiał być jakiś dobry rok dla rynku dzieł sztuki, Cézanne, Pollock, Rothko, to właśnie ten nasz dawny mistrz, po czym znowu Picasso, Modigliani, Pollock i znowu Willem de Kooning. Kiedy się analizuje tę listę, bo tę listę można doprowadzić nawet do 50 pozycji, jeśli państwo pogrzebią w internecie, to nie jest tak trudno znaleźć te wyceny aukcyjne. To nie jest jakiś wielki research, którego tutaj dokonałam. To bardzo proste szukanie w Google'ach pokaże państwu te ceny. Ta lista doprowadzona jest chyba nawet do 100 czy 50 może obrazów i powtarzają się głównie takie nazwiska, właśnie Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol, Pollock też się pokazuje. Pozycja malarzy dawnych nie jest wysoka. Nie jest wysoka i tych dawnych malarzy na tej liście 100 najlepiej sprzedanych obrazów świata nie jest wcale dużo. To pokazuje nam też takie tendencje, prawda, jakie panują na dzisiejszym rynku. A teraz już kompletna zabawa, bo obracamy się w kwotach, które są dla nas wszystkich, jak domyślam się, zupełnie abstrakcyjne. Zupełnie. Co to znaczy 303 miliony obrazów za 2 metry zamalowanego płótna? Tak już sobie pozwolę na lekką ironię. To jest więcej niż najlepszy adres w Londynie i ogromny, wielki dom. Nie szeregowiec w Londynie, prawda? Taki, że przy ulicy kilkadziesiąt domków z jednymi drzwiami. Ogromny mansion, prawda? Wielki dom w najlepszym adresie londyńskim, Kensington Gardens, zaraz przy Pałacu Królewskim. Ogromny.
nie podałam tu Państwu metrów kwadratowych, ale to jest ogromna rezydencja. I ją można kupić o 100 milionów mniej niż obraz Gauguina czy obraz Willema de Koninga, prawda? To nam pokazuje tę absurdalną skalę cen, jakie uzyskują współczesne obrazy. A teraz jeszcze ciekawsze, znaczy mnie to bawiło, mam nadzieję, że Państwa również, jeszcze ciekawsze zestawienie, najdroższe samochody świata. Oczywiście nie seryjnie produkowane, tu nie pokazuję Państwu samochodów, które można kupić w salonie. To są samochody na prywatne zamówienia realizowane i na szczycie tej listy był samochód w Lamborghini, który pokazuję Państwu na zdjęciu, to jest ten pierwszy z lewej, czy Bugatti, którego nie ma na zdjęciu, bo był brzydki, nie podobał mi się, i Ferrari. I znakomite Ferrari, projektowane jeszcze wedle pomysłu Sergio Pininfarina. Pininfarina w roku 2016, kiedy sprzedano ten samochód, już nie żył, ale linia jakby z jego projektowanych przez niego samochodów nadal jest produkowana, ta jakby linia wedle jego pomysłu. Także widzicie Państwo, To już się wydaje absurdalnie nieosiągalne, prawda, dla nas, a musimy to przemnożyć jeszcze przez kilkaset razy, aby wyobrazić sobie, ile kosztuje obraz. Tu jeszcze dla zabawy, żeby skończyć ten współczesny wątek, dzieła żyjących artystów, bo przed chwilą pokazywałam Państwu zestawienia artystów, którzy już nie żyją. Inaczej się ich ceni, no bo wiadomo, że nie wyprodukują już więcej żadnego obrazu. One znikają z rynku, trafiają do muzeów i już jeśli trafi obraz czy dzieło sztuki do muzeum, czy do galerii publicznej, no to wiadomo, że nie będzie z niej już nigdy wycofane, prawda? Muzea nie handlują dziełami sztuki zazwyczaj. W związku z tym ta cena dzieł sztuki dawnych artystów, nieżyjących artystów jest oczywiście zupełnie inna niż tych współczesnych, ale i tutaj mamy niesamowite rekordy. No, taką gwiazdą współczesnego świata sztuki jest Damian Hirst, może bardziej znany Państwu z tej czaszki wysadzanej diamentami. I w 2008 roku odbyła się w Londynie, w Sotheby's, aukcja poświęcona wyłącznie jego dziełom sztuki, które on wytworzył, które on stworzył. Cała ta aukcja, jak widzicie Państwo, została sprzedana. Jakby po podsumowaniu tej aukcji okazało się, że wszystkie dzieła sztuki były sprzedane za cenę 198 milionów dolarów, a ta owca, którą Państwu pokazuję, za 4. Czyli tak pomiędzy tym Lamborghini a Ferrari, prawda? Jeśli byśmy to plasowali wśród cen, które już trochę znamy. No, czy inny przykład, innego artysty, prawda, który jest taką gwiazdą współczesnego rynku aukcyjnego, Jeff Koons, który tutaj jest też na zdjęciu, specjalnie sfotografowany, pewnie też, żeby pokazać skalę tej porcelanowej rzeźby, bo to jest porcelanowa rzeźba, złocona, dekorowana dekoracją malarską, takiej samej technologii, jak dekorowano dawną porcelanę. I kiedy Jeff Koons stworzył tę rzeźbę, sprzedał ją za pierwszym razem za 250 tysięcy dolarów, natomiast na aukcji w 2000 roku zapłacono za nią już, prywatny, nieznany kolekcjoner zapłacił za nią już ponad 5,5 miliona dolarów, czyli jak niezwykła kariera, prawda? Pokazuje to niezwykłą karierę tego artysty, jeśli chodzi oczywiście o ceny. No i jeden z najdroższych brytyjskich artystów, też światowych najdroższych artystów, nadal żyjący, znakomicie zresztą tworzący, ciągle aktywny David Hockney, którego obraz tutaj Państwu pokazuję, namalowany w 2006 roku i sprzedany za 12 milionów dolarów. Także to było to preludium, które chciałam Państwu zaproponować, tak na rozgrzewkę. A teraz pomówilibyśmy sobie o cenach dzieł sztuki, jakie dzieła te były wyceniane, tak jak dzieła te były wyceniane w czasach nowożytnych. Jak już Państwa uprzedzałam, podzielę ten wykład na dwie części. W pierwszej będziemy mówić o obrazach renesansowych z XV i XVI wieku, w drugiej części o obrazach XVII-wiecznych. Skąd wiemy o tych cenach i w ogóle skąd wiemy o transakcjach? Z kontraktów, bowiem większość, i mówimy tym razem tutaj w tym takim polu włoskim będziemy się poruszać, bo we Włoszech właściwie nie dokonywano zakupów dzieł sztuki, nie zamawiano dzieł sztuki bez kontraktów. Kontrakty te spisywali notariusze. To była bardzo silna grupa zawodowa we Włoszech w czasach renesansowych i później. Notariusze byli wykształceni, władali
biegle i w piśmie, i w mowie, oczywiście językiem włoskim, ale też łaciną. Mieli oczywiście podstawy rachunkowości, ale jak za chwilę Państwu pokażę, musieli się też innymi talentami wykazywać. I wszystkie te kontrakty na dzieła sztuki przechodziły przez ręce notariuszy. To nawet notariusze sygnowali, podpisywali te kontrakty. Nie było podpisu zamawiającego i artysty, tylko przede wszystkim podpis notariusza. Tu pokazuję Państwu na zdjęciu jeden z zachowanych kontraktów, który dotyczył polityku Misericordia, namalowanego przez Piero della Francesca w połowie XV wieku dla Campania della Misericordia w rodzinnym mieście Piera, czyli w Borgo San Sepolcro. Kontrakt mówił, że Piero ma wykonać to dzieło w 3 lata, czyli był zamówiony w 1945 roku, ale jak widzicie Państwo, ukończony został w 1962 roku. Piero znacznie przekroczył umówioną datę wykonania, bowiem wykonywał w tym czasie bardzo wiele innych prestiżowych zamówień, ale już nie mamy żadnych dokumentów, które by mówiły, czy płacił za to jakieś kary, czy może Campania della Misericordia cierpliwie czekała na ten zamówiony u Piera poliptyk. Prezentuję go Państwu na zdjęciu tak, jak on się dzisiaj zachował, ale widzicie Państwo, że brakuje przede wszystkim snycerskiego, dekorowanego złotem obramienia. Te obramienia i to złoto, które było poświęcone na jego dekorację, to był ogromny koszt takiego poliptyku, czasem nawet 30-40%, i te składowe takiego dzieła sztuki za chwilę sobie omówimy. Tak jak już Państwu powiedziałam, kontrakty zawierane były u notariuszy, a teraz pokrótce powiem Państwu, jakie ustalenia były w tych kontraktach. Otóż przede wszystkim był określony precyzyjnie typ obiektu. Czy to jest pojedynczy obraz, czy to jest poliptyk, czy to jest nastawa ołtarzowa, a jeśli to jest nastawa ołtarzowa, to na przykład w XVI wieku już były określone jego cechy, czy alla maniera greka, czyli taki na sposób jeszcze gotycki, z pinaklami, sterczynami, taką bogatą dekoracją, czy może alla antica, czyli wtedy znaczyłoby to, że poliptyk, ta pala d'altare jest obramiona łukiem półokrągłą, apsydą, z iluzjonistycznie zapewne jeszcze wykreśloną perspektywą, która oddala jakby i tworzy takie złudzenie, iluzję przestrzeni. Było też napisane, kto wykonuje. Bowiem dla nikogo nie było tajemnicą w czasach nowożytnych, że artysta posiadał wielki warsztat i że mógł przy wykonywaniu takiego ogromnego poliptyku posługiwać się swoimi asystentami, współpracownikami. I jeśli zamawiający życzył sobie, aby dzieło było wykonane wyłącznie przez mistrza, właściciela warsztatu, to musiał dopisać taką klauzulę sua mano po włosku, czyli że malarz wykona to dzieło własnoręcznie. Prawda? Swoją ręką, złamaną. I takie zapisy bardzo często się znajdują. Oczywiście wiązało się to z zapłaceniem odpowiednio większej kwoty. Kiedy Tycjan wysyłał do Madrytu swoje obrazy, które były wytworem jego warsztatu, ale namalował je na przykład Girolamo Dente, jego najbliższy współpracownik i kopista, to te obrazy kosztowały powiedzmy 100 dukatów, a kiedy to był obraz namalowany przez samego Tycjana, to kosztował kilkanaście razy więcej. Także ta klauzula sua mano wiązała się przede wszystkim też z opłatą, jaką zamawiający, zawierając taką klauzulę, z kosztami, jakie zamawiający musiał ponieść, jeśli zawierał taką klauzulę. I oczywiście kontrakt też pokazywał, czy poliptyk, szczególnie takie złożone dzieło, ma podwykonawców. No bo nie zawsze, nie każdy malarz wykonywał snycerkę, czyli te niekiedy niezmiernie skomplikowane obramienie obrazu. Czasem wykonywał to podwykonawca, który w kontrakcie mógł być wyszczególniony, albo też klient mógł sobie tak życzyć, że płaci oddzielnie i zawiera oddzielny kontrakt ze stolarzem, a czasem takie obramienia wykonywali też rzeźbiarze. Także różnie to bywało, mogło to spadać. Wykonanie całego dzieła mogło być zobowiązaniem malarza i on wtedy podnajmował wykonawców, ale klienta to już nie interesowało. Ale mogło też być tak, że sam klient życzył sobie oddzielnych rachunków i oddzielnych kontraktów, a to ze stolarzem, a to z malarzem, a to jeszcze powiedzmy, nie wiem, z kimś, kto będzie to montował, chociaż to już bywało rzadko.
Był też określony czas wykonania, jak widzicie Państwo, często przekraczany. Jego wielkość, czasem były rysunki z dokładnymi wymiarami. Były też wyliczone użyte materiały, szczególnie te drogie. Na przykład złoto płatkowe czy złoto proszkowe, za chwilę Państwu pokażę, jak to wyglądało, mogły być odrębnie wyceniane i mogły mieć pozycję, po prostu kwotę określoną w kontrakcie. Tyle a tyle na ultramarynę naturalną, ponieważ był to niezmiernie drogi pigment wykonywany ze sproszkowanego półszlachetnego kamienia lapis lazuli sprowadzanego w tych czasach do Europy z terenów dzisiejszego Afganistanu, strasznie daleko. Drogi był też proces obróbki tego minerału, aby powstał z niego przepiękny, tak niezmiernie ceniony pigment. Również złoto, ale złoto i ultramaryna to były prawie że te same ceny. Także te dwa materiały, ultramaryna naturalna, w odpowiedniej jakości, bo często też podkreślano jakiej jakości, bo ultramaryny mogło być kilka odmian, i złoto były ujmowane w kontrakcie odrębnie. Wreszcie bardzo często malarz też odpowiadał za transport dzieła sztuki na miejsce, no bo jeśli to na przykład był ogromny poliptyk, no to kilka skrzyń czy kilka wozów musiało na sianie te poszczególne kwatery wieść. Na miejscu trzeba to było złożyć, obramić, ustawić, ustabilizować. Nie była to taka łatwa sprawa. Poza tym kontrakty mogły też zawierać gwarancje, potrzebę napraw, na przykład na kogo one spadały i czy były rozliczane finansowo, czy malarz osobiście zobowiązywał się do dokonania napraw. No i wreszcie ustalano też, czy opłata jest jednorazowa, czy może w transzach, zazwyczaj bywała zaliczka i potem druga opłata już po ukończeniu dzieła. Co dziwne, myślano o wszystkim, o wymiarach, o transporcie, o podwykonawcach, o wszystkim, szczegółach technicznych i proceduralnych, a bardzo często nie było tematu dzieła, na przykład w tym kontrakcie. Ale nie było bardzo często dlatego, że projekt dzieła stanowił osobny rysunek, osobną kartkę dołączaną do kontraktu. Za chwilę Państwu takie przykłady pokażę. Także powtarzając tę wiedzę, którą Państwu przed chwilą przedstawiłam, ale już uzupełniając ją ilustracjami. Ta pierwsza pozycja, o której mówiłam, dotyczyła typu obiektu. To na przykład pokazuje Państwu dwa powstałe w bardzo podobnym czasie dzieła, takie nastawy ołtarzowe, włoskie. Alla Greca to jest ta właśnie taka z tym oślim grzbietem i tymi pinaklami i zdobieniami, jeszcze w takiej modzie właśnie bizantyjsko-średniowiecznej. Wykonał tę nastawę Luca Signorelli, który mógł równie dobrze namalować w typie nowoczesnym, ale widocznie takie było zamówienie, że namalował to w tym stylu jakby archaicznym jeszcze już w tym czasie. A inny klient zażyczył sobie Pali d'Altare, takiej nastawy ołtarzowej alla antica, i Domenico Ghirlandaio taką właśnie namalował z półokrągłym wykończeniem na górze. Podwykonawcy, to kolejny nasz punkt. Tutaj pokazuję Państwu właśnie projekt takiego obramienia, który stanowił oddzielny kontrakt. Czyli nie malarz odpowiadał tutaj za zamówienie i wykonanie tego obramienia, też alla antica, jak widzicie Państwo, tylko Giacomo del Maiano, wybitny mediolański rzeźbiarz, który zaprojektował tę ramę i prawdopodobnie był też wykonawcą, czy też nadzorcą jej wykonania. I zachował się ten rysunek, co ciekawe, właśnie nie w żadnej kolekcji muzealnej, nie przeszedł, nie trafił do kolekcji muzealnej, tylko nadal jest w archiwum notarialnym w Mediolanie, prawda? Czyli wiadomo było, że został ten kontrakt spisany przez notariusza. I warto byłoby jeszcze wspomnieć, tutaj wyjaśnię Państwu te tajemnicze liczby i procenty, jaki procent ceny za całe dzieło, takie właśnie mówimy o takim skomplikowanym poliptyku, zawierającym kwaterę główną, boczne kwatery, skomplikowane obramienie, ile procent ceny za całe takie dzieło zajmowała stolarka, prawda? Czyli ten stolarz, który za to był odpowiedzialny. No w przypadku Fra Angelico z 1433 roku, poliptyku Fra Angelico, całe dzieło kosztowało 210 florenów, z czego 20,5 zapłacono za tę stolarkę, co stanowi około 10%, prawda, całego dzieła. Alvise Vivarini, to z kolei wenecki malarz, 502 rok, 134 floreny całe dzieło, 34 obramienie,
to już jest 28%, czyli pewnie było tej pracy i dekoracji drewnianej znacznie więcej. I wreszcie taki już dosyć wyjątkowa pozycja, bo te 41% to już jest dużo bardzo i rzadko się taki procent zdarza. To jest obraz Leonarda da Vinci razem z braćmi de Predis malowany w Mediolanie w latach 80. Tu chodzi o Madonnę wśród skał, tą pierwszą wersję. 427 florenów za całe dzieło, 177 bardzo dużo za obramienie i to stanowi właśnie 41% całości. No czy to dziwi? No nie dziwi, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, że niekiedy poliptyki mogły mieć tak szalenie skomplikowaną dekorację rzeźbiarską. Ale oprócz dekoracji rzeźbiarskiej, obramienia, które przecież przychodziło do warsztatów w formie surowego drewna, trzeba było zapłacić i wykonać jeszcze jedną rzecz, mianowicie pozłocić tę drewnianą konstrukcję, niekiedy tak skomplikowaną jak tutaj, którą widzicie Państwo na obrazie Guerini, Lorenza di Niccolo. Ogromny poliptyk z całą masą szczegółów i drobiazgów do wyzłocenia i do starannego opracowania. Czym to robiono? Złotymi płatkami. Ja dzisiaj pokazuję Państwu tutaj na zdjęciu książeczkę, jaką można dzisiaj kupić w mennicach czy w sklepach dla plastyków. To jest książeczka składająca się z takich listków złota, które do dzisiaj, przecież my złocimy w muzeum ramy, konserwujemy ramy takim złotem płatkowym, jakby ciągle to przez artystów ten materiał jest używany. On był używany od bardzo dawnych czasów. Tyle tylko, że jego produkcja była znacznie bardziej skomplikowana, bo żeby otrzymać takie płatki, nie takie równiutkie jak tutaj w tych książeczkach, trzeba było rozbić złote monety. I oczywiście im więcej karatów, tym lepiej. No, taką technologiczną granicą to były 24 karaty i rozbijano monety. Specjalny był fach Batioli we Włoszech, specjalnych fach rzemieślników, którzy zajmowali się najczęściej tylko tym, rozbijaniem złotych monet na płatki i sprzedawali je w paczuszkach po 100 sztuk. I widać z tych cen, że nie produkowali tych złotych płatków na potrzeby konkretnego poliptyku czy konkretnej ramy. Sprzedawano zawsze w paczuszkach, czyli po prostu czekały gotowe paczuszki, kto chciał, kupił ile chciał w odpowiednim kolorze, czy właściwie nie tyle kolorze, co w odpowiedniej wartości złoto, bo od tego zależała różnica w jego odcieniu. I 100 płatków, czyli taka ówczesna, 15-wieczna książeczka kosztowała jednego florena. I wobec całego dzieła, to różnie bywa, ale to mogło stanowić 30-40% ceny całego dzieła, to złoto właśnie, czyli bardzo dużo, prawda, w przypadku takiej ogromnej nastawy ołtarzowej. Kolejnym niezmiernie drogim materiałem to była ultramaryna, otrzymywana z półszlachetnego kamienia zwanego lapis lazuli. Już Państwu mówiłam, że droga tego minerału do Europy była bardzo skomplikowana, to też o kosztach świadczyło, ale też produkcja pigmentu z tego kamienia, jak widzicie Państwo, kamień ma zanieczyszczenia, trzeba oczyścić, wydobyć tylko czysty pigment, w bardzo skomplikowanym procesie pozbyć się zanieczyszczeń. Ultramaryna była produkowana właśnie we wszystkich miastach Europy w wielu gatunkach, od tej najdroższej, najczystszej, po coś, co nazywało się popiołem ultramarynowym i to pokazuję Państwu tutaj na dole. To już kolor, który jest właśnie szarością, takim lekko tylko błękitnym odcieniu, ale są obrazy, na przykład maści końskie były malowane często, jakby kolor konia, prawda, malowany był tym popiołem ultramarynowym, to taka biel przełamana właśnie lekkim błękitem. A oczywiście suknia Marii, kolorem najdroższym, pigmentem najdroższym, najjaśniejszym. Nie tyle najjaśniejszym, co najintensywniejszym w swoim odcieniu, najczystszym, głębokim. Tutaj podaję Państwu też ceny. 4 floreny za uncję, a uncja to malutko, to tylko 28 gram. To wiemy z kontraktu Domenika Ghirlandaia z 1485 roku. Ale były też ceny niższe w zależności od typu ultramaryny, prawda? No bo mógłby być aż ta jakość była stopniowana aż do tego lekko tylko niebieskiego ultramarynowanego, tylko
no wiadomo, do tego szarego koloru. Azuryt był również bardzo ceniony, ale to dla porównania, bo to jest ten drugi ceniony pigment niebieski w dawnym malarstwie. Jeśli kogoś nie było stać na ultramarynę, to stosował azuryt w swoim obrazie. Ale widać z tego, że nawet jeśli azuryt był drogi, to i tak kosztował mniej więcej 10-12 razy mniej niż ultramaryna. Czyli zawsze kupienie azurytu było znacznie bardziej opłacalne, a dobrej jakości azuryt mógł dawać porównywalne do ultramaryny efekty malarskie. I na przykład tu pokazuję Państwu dzieło, może trochę przekraczające tutaj nasze ramy czasowe, bo to jest taki późnogotycki obraz z przełomu XIV na XV wiek, ale złożone właściwie nieomal tylko z tych najdroższych elementów, o których dzisiaj mówiliśmy. Złoto płatkowe i ultramaryna naturalna, prawda? Taki królewskie zamówienie, obraz powstały na zamówienie Ryszarda II. I jeszcze chwilka o kontrakcie. Tutaj ciekawostka jest taka, że kontrakt, jak widzicie Państwo, spisany, bardzo pięknym, starannym pismem i do tego dołączony rysunek. Jak ta nastawa ołtarzowa będzie wyglądać, z jakich się składa elementów, jaki ma kształt, ale rysunek ten nie został wykonany przez malarza, tylko przez notariusza. Czyli prawdopodobnie malarz dostarczył wykonawcy, zamawiającemu, karton albo dzieło, taki projekt w większym formacie, ale nie został ten projekt w dużym formacie dołączony do aktu notarialnego, tylko notariusz przerysował ten szkic na potrzeby kontraktu, dlatego śmiałam się, mówiąc Państwu wcześniej, że notariusze oprócz wiedzy, jaką posiadali, musieli czasem też umieć jeszcze rysować, żeby ten wielkoformatowy projekt przenieść na mniejszą skalę takiego spisanego kontraktu. Tu jeszcze jeden taki przykład, łącznie z wymiarami. Te notatki z boku i u dołu tego projektu, to są zapiski dotyczące wymiarów poszczególnych części tej nastawy ołtarzowej. Czyli to też był element kontraktu, prawda? Podanie wielkości poszczególnych części. Ale mówiliśmy o obrazach, a obiecałam Państwu, że porównamy te ceny obrazów, bo tak jak zapowiadałam, wydaje mi się, że mamy nieco fałszywe pojęcie o wartościowaniu malarstwa wobec innych sztuk w dawnych czasach, więc tutaj dla porównania inne przykłady dzieł sztuki z tych samych czasów, co obrazy, które Państwu pokazywałam, ale pokażemy sobie jakby pozycję malarstwa wobec tych innych sztuk. Otóż najdroższym materiałem, takim używanym do tworzenia kosztownych, luksusowych przedmiotów w XV i XVI wieku, ale później również, to był złoty brokat. Gold velvet. Moniko, jak to się po polsku mówi? Ta tkanina. Jak ona się nazywa? O, brokat. O, dzięki. Moje koleżanki z działu tkanin wspierają mnie wiedzą, bo ja czytałam ten artykuł po angielsku i zapomniałam wcześniej zapytać, jaka jest polska nazwa tego materiału. Więc brokat. Najdroższa tkanina używana do uszycia strojów w XV czy XVI wieku, ponieważ składała się ze złotych nici, które pokrywały całą powierzchnię tej tkaniny. I w obrazie na fresku Domenica Ghirlandaia w Capella Tornabuoni w kościele florenckim Santa Maria Novella widzicie Państwo Simonette Vespucci, to jest ten środkowy obraz, ubraną w taką właśnie suknię z brokatu, a ten obraz po prawej stronie, być może Państwo pamiętacie, bo był on nie tak dawno u nas w muzeum na wystawie poświęconej sztuce z Bresci, to ten znakomity portret Giovanniego Moroniego i XVI-wieczna arystokratka z Bergamo, która prezentuje się w tak niezmiernie kosztownej sukni właśnie z tego materiału. Tutaj pokazuję Państwu wycenę tej materii. W zależności od ilości złotych nici prawdopodobnie i gęstości wzoru, bo to pewnie był warunek wyceny tej tkaniny za łokieć, można ją było kupić od 2,5 florena aż do 20 florenów. Łokieć to 50, prawie 60 cm, a len dla porównania kosztował połowę florena, jedwab niecałego florena.
I w inwentarzu Medyceuszy z 1492 roku, do którego będę się jeszcze dzisiaj odwoływać, suknia użyta ze złotego brokatu, na którą zużyto 25 łokci takiego właśnie materiału, kosztowała 400 florenów. Więc więcej niż obrazy Botticellego, czy Ghirlandaia, czy Fra Angelica kupowane do kolekcji Medyceuszy w tym samym czasie. To właśnie teraz Państwu takie zestawienie robię. To są ceny, które zaczerpnęłam właśnie z tego inwentarza z 1492 roku, poza tym trzecim poliptykiem, bo ten poliptyk nie należał do Medyceuszy. Ja go tutaj wstawiłam dla porównania takiego zwykłego, niewielkoformatowego obrazu tablicowego z wielkim poliptykiem, takim już wielkoformatowym. Więc Złożenie do grobu albo Tondo z pokłonem trzech króli, które dzisiaj jest w Waszyngtonie, znakomicie zachowane Tondo, w Waszyngtonie w Galerii Sztuki, w National Gallery of Art, kosztował 100 florenów, to Tondo, ten drugi obraz, na podstawie tego, co wyczytałam w tym inwentarzu. Taki poliptyk, też namalowany przez Fra Angelico do Cortony, kosztował 210 florenów, dwa razy więcej niż to Tondo. No i ceny, tutaj podaję Państwu ceny poliptyków, to jest średnio od między 100 a 200 florenów. Czasem oczywiście zdarzały się większe sumy. Taki absolutny rekord to jest 850, cena, jaką uzyskał Sebastiano del Piombo. Ojej, to błąd, jest nie Sebastiano, tylko Sebastiano del Piombo w Rzymie w 1517 roku. Ale suknia, jak już Państwu mówiłam, 400 i na tyle samo wyceniano kamee antyczne w złotej oprawie. Tutaj pokazuję Państwu taką kameę ze zbiorów medycejskich. To mogła być mowa o niej, aczkolwiek inwentarz ten nie podaje szczegółów, które by mogły zidentyfikować, o którą konkretnie kameę chodziło. Także malarstwo, jak widzicie Państwo, spada nam z tej drabiny, prawda? Mimo że współczesne ceny aukcyjne pokazują nam coś zupełnie odwrotnego, to w dawnych inwentarzach mamy sytuację nieco inną. Ale co ciekawe, ciągle jesteśmy w tym samym inwentarzu. Najdroższy był róg jednorożca. Oczywiście, co to był róg jednorożca? To był róg, nie wiem jak to nazwać anatomicznie, z ryby, narwala. A co to jest? Ssak, tak? Wieloryb. Wieloryb, aha. Przepraszam, to wyszła moja niewiedza przyrodnicza. Także ta istota żywa, maruk, była niezmiernie ceniony, do którego dorobiono legendę, prawda? Wyobrażano sobie, że ona pochodzi, że ten róg pochodzi z mitycznej przecież istoty, nieistniejącej w rzeczywistości, czyli z jednorożca, do którego przywiązywano ogromną rolę symboliczną. To za chwilę Państwu te symboliczne odniesienia pokażę. I same te takie rogi, jak widzicie Państwo, były kolekcjonowane. Nawet nie były specjalnie oprawiane, oczywiście czasem mogły mieć jakąś złotą okówkę, jakiś element metalowy, który go podtrzymuje. Mogło to być zrobione ze złota, ale tutaj już sam róg był tak niezmiernie ważny. Widocznie istotę tę tak rzadko łowiono, tak rzadko spotykano, prawda, że wydawała się w ogóle wręcz mityczna, ale jeszcze i tak nie uważano, nie było powszechnie wiadomo, że to jest właśnie z wody, tylko że to jest tego mitycznego konika, który kładzie się na kolanach Matki Boskiej, tak jak chociażby w tej pięknej tapiserii z XV wieku. Gdzie widzimy tego mitycznego zwierza właśnie z takim rogiem. I pokazuję Państwu jeszcze zbliżenia na taki róg, który do dzisiaj jest z kolekcji cesarskiej w Wiedniu, który do dzisiaj przechowywany jest w kolekcji Kunsthistorische z Muzeum w Wiedniu, który był bardzo, bardzo ceniony. Tutaj wracając do tego medycejskiego inwentarza, widzimy, że wyceniono go w tym inwentarzu na 6 tysięcy florenów. Czyli gdzież te nasze obrazy, prawda, które kosztowały 100 florenów, 200 florenów, nawet gdzież ta suknia za 400, prawda? Tutaj mamy coś zupełnie niebywałego, ale to pokazuje taką kolekcjonerską ekstrawagancję. Mianowicie w dawne kolekcje mieszczące się w pałacach czy prywatnych rezydencjach we Włoszech zwane studiola, takie gabinety osobliwości, kunstkamery,
takim niemieckojęzycznym obszarze, to były pomieszczenia mieszczące kolekcje, które bardzo często były dzielone na dwa departamenty. W jednej były artyfikalia, czyli dzieła sztuki, a w drugim naturalia, czyli te cuda natury. I się okazuje, jak teraz przejrzymy, taki króciutki zrobię Państwu przegląd, że te naturalia, czyli dziwy natury, oczywiście też przerobione ręką ludzką, oprawione znakomicie, że one były, miały jakąś niebywałą dla tych ludzi wartość, prawda? Taką i ciekawostkę, i jakąś legendę, jaka się z tym wiązała. Także tutaj ten róg Narwala jest przykładem takiej niebywałej, cenionej w dawnych czasach ekstrawagancji, ale też i inne przedmioty, jaja strusie na przykład, też oprawiane albo i nieoprawiane, tak jak tutaj na obrazie Piera della Franceschi, zwisające z apsyd kościołów, które były symbolem nowego życia, odrodzenia życia, prawda, jakby zbawienia w ostateczności przecież, były też, tak jak i róg jednorożca, wiązane z ikonografią maryjną, czy w ogóle z ikonografią chrześcijańską, więc to znaczenie dla kultury tych przedmiotów, tych stworów natury znacznie wzrastało. To oczywiście przykład już trochę późniejszy, niepochodzący z terenu Włoch, ale Augsburg był bardzo silnym ośrodkiem złotniczym w XVII wieku i tam parano się między innymi takim wytwornym oprawianiem strusich jaj. Tutaj w korale, metal, jak Państwo widzicie, złoto. Stworzona została tutaj taka jakoś taka egzotyczna wręcz historyjka, prawda? Ta oprawa tego strusiego jaja jest czymś niezmiernie ekstrawaganckim. I inne takie dziwa natury, chętnie zbierane i oprawiane przez dawnych kolekcjonerów, to były nautilusy, czyli znowu muszle. Zapomniałam, udecznik po polsku, czy nie pamiętam polskiej nazwy tej. W każdym razie zbierane były i oprawiane również w niezmiernie kunsztowny sposób i na naszej galerii, mam nadzieję, że już Państwo znaleźli przykład takiego XVII-wiecznego nautilusa, a jeśli nie, to zapraszam do szukania takiego pikantnego, ciekawego, wytwornego szczegółu na naszej galerii, bo też mamy pięknie oprawiony nautilus. To nie jest ten, który tutaj Państwu pokazuję, to jest wyrób z Norymbergi z drugiej połowy XVI wieku. Ale wracamy znowu do tej naszej głównej tutaj na razie opowieści, czyli tego inwentarza medycyjskiego, w którym absolutnie najdroższymi przedmiotami były wazy wykonywane ze szlachetnych czy półszlachetnych kamieni. I tu pokazuję Państwu, ta pierwsza z lewej to jest waza rzeczywiście należąca do Medyceuszy, te kolejne przykłady już nie. Ta pierwsza waza jest XVI-wieczna, ale nie z tego, to nie jest dokładnie ilustracja inwentarza, to jest późniejszy przykład wazy z lapis lazuli, a więc z tego półszlachetnego kamienia, z którego produkowano pigment ultramaryny, który już Państwu pokazywałam. Inaczej obrobiony ten półszlachetny kamień był niezmiernie cenionym materiałem dekoracyjnym, stosowanym do mozaik, na przykład do tych pietradure, prawda, do tych stołowych, do tych mozaik na meblach czy blatach, ale też do wytwarzania takich właśnie wazonów. I ta waza z łabędziem z kolekcji Medici należy do takich właśnie rarytasów, który mógł kosztować pomiędzy 2 a 10 tysięcy florenów, w zależności zapewne od wielkości, prawda? No bo tutaj już chodziło o samą wartość czystego materiału, ale nie licząc oczywiście kunsztu rzemieślnika, który go obrabiał. Ale żeby przejść do świata, który jest nam jakby bardziej znany, i też dla wyobrażenia sobie pewnych dysproporcji, zobaczmy na przykład taki ciekawy przykład dekoracji kaplicy Sykstyńskiej. Papież Juliusz II wynajął Michała Anioła do wymalowania Sykstyny. Michał Anioł wykonywał te freski 4 lata, od 1508 roku do 1512 roku. Zapisany jest list, zachowany jest list Michała Anioła, w którym on zgadza się, pisząc do papieża, że wykona te freski za 3000, tylko jaką tu się posługujemy, dukatami, że wykona to za 3000 dukatów, z czego, jak wiemy już później, 1000 przeznaczył na materiały. Tak więc jego honorarium to były 2000 dukatów. Ktoś to przeliczył we współczesnych czasach, ale nie mam przypisu tutaj do tego, bo to jest wiadomość taka internetowa.
nieznana, w związku z tym jest mi metodologia przeliczenia. Ktoś przeliczył to honorarium na obecne walory i wyszło $52,000, co byłoby bardzo niewielką sumą, jak na to, że Michał Anioł pracował 4 lata. Czyli przeliczcie sobie Państwo to na miesiące, czyli jego miesięczne wynagrodzenie wcale nie było takie wysokie. Ale też widać, że Michał Anioł wcale nie był najbardziej cenionym artystą w tym czasie na dworze papieskim. Znacznie bardziej ceniony był Rafael. Już od następnego papieża, czyli od Leona X, otrzymał Rafael zamówienie na wykonanie kartonów, takich szkiców 1:1, do tapiserii, które później zamówiono i wykonano w brukselskim warsztacie Pietera van Elst. Te kartony zachowały się i tu pokazuję je Państwu, to jest to zdjęcie pojedynczej kwatery na górze i gobelin i sama tapiseria. Kartony zachowały się, aczkolwiek nie wszystkie z 10, chyba 7 zachowało się w Victoria and Albert Museum w Londynie. Gobeliny też wszystkie, tapiseria, złej używam metodologii, tapiserie też nie, terminologii, też nie wszystkie się zachowały, bo niektóre z nich zostały podczas zdobycia Rzymu przez wojska cesarskie, tego słynnego Sacco di Roma w 1526 roku, spalone, przetopione na złote i srebrne nici, ponieważ one były wykonane z dużą ilością tych złotych kruszców i wojska cesarskie spaliły tę część tych gobelinów. A miały być one zawieszane podczas bardzo ważnych uroczystości, które odbywały się w Kaplicy Sykstyńskiej, tutaj w tej dolnej kondygnacji, w miejscu, gdzie widzimy takie iluzjonistyczne freski przedstawiające tę tkaninę. Prawda? To było to miejsce przeznaczone na te wytworne gobeliny opowiadające dzieje apostolskie. Ale dla porównania, za te 10 kartonów Rafael otrzymał 1000 dukatów, a więc połowę tego, co Michał Anioł za pracę 4 lat na rusztowaniu, a sam Pieter van Elst w Brukseli 15,000 dukatów za wykonanie tych tapiserii za pomocą najwyższej jakości materiałów i za pomocą najwyższej jakości pracy. Tu dla porównania, gdy Leonardo da Vinci umierał, zostawił na koncie 600 dukatów, a tutaj z jego własnych notatek widzimy, ile wydawał na koszulę czy na strzyżenie. Ale Leonardo da Vinci był chyba modnisiem, jakbyśmy mogli powiedzieć. Nie kupował byle jakich koszul i na pewno bardzo dbał o swoją fryzurę, więc może są to takie specjalne ceny, jakie płacił za to, żeby wyglądać pięknie i modnie i wytwornie. Przejdźmy do XVII wieku i kolejne takie zadanie, takie pytanie, jakie sobie tutaj stawiamy, czy malowanie obrazów w XVII wieku we Włoszech, bo głównie o Włoszech będzie mówić, było zyskownym zajęciem. I od razu Państwu odpowiadam na to pytanie, że byli w tym czasie malarze krezusi, niezmiernie zamożni malarze posiadający rezydencje porównywalne do rezydencji arystokratów. Pokażę Państwu takie domy. I to byli w Rzymie na przykład Guido Reni, Pietro da Cortona czy Zary d'Arpino. To był ten rzymski nauczyciel Caravaggio, Domenichino, Carlo Maratta, który malował też freski oczywiście, tak jak i Pietro da Cortona. I wszyscy to są, ci wymienieni przeze mnie artyści, to są malarze storii, prawda, wielkich religijnych tematów, czy też mitologicznych, wielkich cyklów też dekoracyjnych, albo wielkoformatowych fresków w kościołach rzymskich. I wszyscy malarze storii, czyli tematy stojące najwyżej w hierarchii malarstwa, były najlepiej opłacane i wszyscy ci malarze storii zarabiali najlepiej, znacznie mniej malarze pejzaży, a już najmniej ci, którzy malowali martwe natury i malarstwo rodzajowe, takie zwykłe scenki z życia codziennego, za wyjątkiem Claude'a Lorraina, który miał wielką renomę i jego obrazy były sprzedawane podobnie jak te malarzy storii. Ale na przykład Cerquozzi, to był jeden z Bamboccianti, tak właśnie takich malarzy działających w Rzymie na początku XVII wieku, wyspecjalizowanych w niewielkoformatowych obrazach przedstawiających takie scenki podmiejskie, tawerny, jakieś jeźdźców podróżnych. To nie były wielkie obrazy, jeśli chodzi o format. Ale Cerquozzi sobie dawał radę na rynku w ten sposób, że malował tych obrazów po prostu bardzo dużo. A one się podobały, były kupowane przez miejscowych, przez podróżnych i w ten sposób jakby też żył całkiem nieźle.
Tutaj podaję Państwu takie przeliczenia, bo tutaj będziemy się poruszać po kilku miastach, po różnych walutach. Jeśli się Państwo tutaj zgubią, to zawsze będziemy mogli wrócić do tej tabeleczki, tego zestawienia, żeby sobie poprzeliczać, jaka była wartość tych poszczególnych walut. Ale też staram się to wszystko wyjaśniać w tekście. Ale gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do tego zestawienia, to w każdej chwili to możemy zrobić. Ja też nie umiem tego tak szybciutko poprzeliczać, więc może się będziemy jeszcze tym posługiwać. Chciałam pokazać Państwu rezydencję tych najbogatszych malarzy. To jest Palazzo Morolin, dom należący do Pietro Liberiego, najlepiej zarabiającego malarza weneckiego w XVII wieku. A takie pałace w Wenecji przy Canal Grande mieli wyłącznie arystokraci, prawda? Najbogatsza warstwa patrycjuszowska. W Wenecji mieszkała w tak ogromnych, przestronnych pałacach wychodzących na Canal Grande. Podobnie Pietro da Cortona w Rzymie miał ogromną rezydencję na Kapitolu, dom, który miał 4 piętra i każde piętro ponad 400 metrów kwadratowych, także był to ogromny dom, w którym oczywiście mieszkał on, jego rodzina, pracował tam jego warsztat i prawdopodobnie mieszkali uczniowie, no ale tak czy owak, no była to ogromna rezydencja, nawet jak na kilkanaście osób, które mogło tam mieszkać. Wreszcie dom Guercina, bardzo też bogatego, zamożnego malarza w Bolonii, był niezmiernie kosztowny, kosztował 20 tysięcy lirów. Miał 2 piętra, 10 pokoi, też w tym domu Guercino miał swoje studio i mieszkał razem z rodziną Gennari, spokrewnioną ze sobą, to była rodzina jego żony, też to byli członkowie warsztatu Guercino. A ci, którzy nie mieli domów, albo nawet luksusowych, ani zwykłych, musieli wynajmować, mieszkali w jakichś nędznych izbach, a pokoje do malowania musieli wynajmować. Tak, oczywiście takie przypadki też się zdarzały. Tu widzicie Państwo taką organizację idealnego warsztatu, bo też ta rycina ma na celu przedstawienie takiego idealnego świata. Przedstawia ona mistrza pracującego pośrodku pracowni nad obrazem religijnym, a więc tym najbardziej wartościowym na rynku. Jest też jego asystent, to już nie jest uczeń, to już jest ktoś, kto skończył naukę i na zamówienie tej damy, która przyszła ze służącą, maluje jej portret, ale dzieło to jest nadal dziełem warsztatowym, czyli należy, może być nawet i sygnowany przez malarza, który jest właścicielem warsztatu. Takie przykłady mamy. Rembrandt bardzo często podpisywał obrazy malowane przez jego współpracowników w pracowni, ponieważ sygnował je jako dzieła swojego warsztatu, jako wytwór swojej marki, swojej firmy. Mamy wreszcie uczniów, oni się dopiero kształcą, na różnych tutaj etapach ta nauka jest pokazana i mamy zwykłych pracowników, którzy być może nawet nigdy nie będą malarzami. Oni są od tego, żeby nabijać płótna na blejtramy, ucierać pigmenty, tutaj widzicie ich Państwo właśnie przy takiej żmudnej, kilkugodzinnej, czasem trwającej cały dzień funkcji ucierania pigmentów, przygotowywania farb. No i mamy też dostawców, tu przychodzi ktoś z deskami, które malarz sobie zamówił. Jak byli wynagradzani asystenci malarza? Nie za dużo, niezbyt wysoko, jak widzicie Państwo. Tutaj mamy dane pochodzące z warsztatu Guida Reniego, czyli bolońskiego malarza z XVII wieku. Taki zwykły, przeciętny asystent malarza zarabiał 4-5 lirów na miesiąc plus jedzenie, a u Guido Reniego, który był malarzem Krezusem, asystent zarabiał też więcej, do 40 lirów na miesiąc, ale też ceny obrazów Guida Reniego były odpowiednio wysokie i jego renoma na rynku również. Teraz lirami się posługujemy. Przeciętny obraz ołtarzowy w XVII wieku, jak widzicie Państwo, kosztował około 250 do 600 lirów. Bardzo wysoko wyceniony obraz ołtarzowy od 2000 do 6000. Guercino zarabiał rocznie od 5 do 20 tysięcy lirów. 20 tysięcy lirów, jak pamiętamy z poprzedniego slajdu, to była suma, za którą kupił sobie w Bolonii dom, ale posiadał też w Cento Lombard i kupił za któryś tam z obrazów, kupił sobie również rezydencję pod miastem, znaczy nie rezydencję, farmę właściwie pod miastem, która być może była też dodatkowym źródłem jego zarobku. I dlaczego, możemy się teraz zastanawiać, Guercino nie przyjął zaproszenia od króla w Paryżu, prawda? Dlaczego nie chciał być malarzem nadwornym? No bo król Francji oferował mu 8 tysięcy lirów plus
1000 na podróże i honoraria za obrazy, ale Guercino w tym czasie mógł zarabiać do 20 tysięcy lirów rocznie, więc nie, no nijak nie opłacało mu się, mówiąc tak zupełnie trywialnym językiem, wybrać się do Francji, znosić kaprysy królewskiego mecenasa, znacznie lepiej zarabiał u siebie na rynku. Ale żeby to znowu osadzić w jakichś realiach, prawda, no bo mówimy zupełnie też o abstrakcyjnych dla nas obecnie sumach, żeby to osadzić w realiach, podaję Państwu tutaj na dole, ile kosztował kilogram sera, kilogram chleba, kilogram mięsa, 74, to pewnie była jakaś beczka, litry wina. Podaję Państwu cenę posagu, takiego bardzo dobrego posagu, to było 800 lirów. Utrzymanie zwykłej rodziny rocznie to 900, czyli to była cena jednego obrazu Guercina czy Guida Reniego, albo nawet i mniej niż taka cena. Farma, ta, którą sobie kupił Guercino około miasta, to było 3000, ponad, niewiele ponad 3000 lirów. Także widzicie Państwo, że ci malarze krezusi w XVII wieku w Rzymie, w Bolonii, w Wenecji, w Neapolu zarabiali naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale też pamiętajmy, że utrzymywali, płacili honoraria swoim asystentom, utrzymywali domy, utrzymywali rodziny, mieli córki, posagi, zobowiązania. Także to nie był czysty zysk, prawda? Mówimy tutaj o pieniądzach, które służyły na utrzymanie domu, rodziny i całego interesu. O tym już mówiliśmy. A jeszcze są bardzo ciekawe takie wyliczenia. Znamy je z listu Guida Reniego, ale też z Libro dei Conti, czyli z takiej księgi rachunkowej samego Guercina. Jak sobie ci malarze wyceniali swoją pracę? I Guido Reni w jakimś liście, ale to był taki trochę zadufany, taki list pełen no, takiego snobizmu i wywyższania się, bo napisał tak, że pittori più bassi, czyli tacy zwykli, nieutalentowani, tacy rzemieślnicy, to mogą sobie zarabiać do 15 lirów za postać naturalnej wielkości. Tacy zwykli, trochę lepsi, przeciętni malarze, no to już mogli wziąć 50 lirów za postać naturalnej wielkości. Ale pittore un poco straordinario, czyli malarz już niezwykły, a niewątpliwie za takiego się sam Guido Reni uważał, to już nie wyliczał od postaci, prawda? Tylko wyliczał wedle swojego talentu. Ale takie prezzi fissi, takie stałe ceny były w wycenach za obraz. To jeden z elementów, które wyceniano, to była właśnie postać. Ile głowa, ile cała postać, ile półpostać. W zależności od tego, ile w obrazie było postaci, tak przeliczano wartość obrazu. I drugi wskaźnik wyceny to było oczywiście wielkość tego obrazu. No i rzecz jasna materiały, bo oczywiście już złota raczej nie używano w XVII wieku do malowania, do dekorowania tła w obrazach. Czy były złote ramy oczywiście, które też miały swoją wartość. Ale ultramaryna była już oczywiście używana i nadal w XVII wieku ultramaryna była najdroższym pigmentem. No a co z Guercina zapisków z Libro dei Conti czytamy? Że brał tyle, że 25 dukatoni, czyli 200 lirów brał za głowę, za pół postać 400 lirów, za całą postać 800 lirów i to by się nawet zgadzało w tym obrazie, który zresztą też znają Państwo z naszego muzeum, bo ten obraz był prezentowany na wystawie Guercina, prawda, którą mieliśmy kilka lat temu, trzy bodaj w muzeum. Więc tutaj wycena za ten obraz zgadzałaby się z tym licznikiem, który Guercino miał w swoich księgach rachunkowych, przedstawiał je pewnie klientom. Ale zobaczmy jeszcze ceny, koszty materiałów malarskich w tym czasie. No i znowu mamy na szczycie oczywiście ultramarynę, azuryt, zieleń w spoiwie olejnym, czyli to mogło być żywiczan miedzi, żółcień cynowo-ołowiowa, cynober, minia, pigmenty ziemne. I widzicie Państwo, że błękity były niezmiernie cenne, natomiast wszystkie inne pigmenty, te syntetyzowane, nawet takie jak żywiczan miedzi czy żółcień cynowo-ołowiowa, już drogie nie były. I znowu dla porównania podaję Państwu, ile kosztowało jedno jajko, czy właśnie ten kilogram mięsa. No i sobie zobaczmy jeszcze raz te najdroższe pigmenty, te już widzieliśmy. Syntetyzowany pigment, żółcień cynowo-ołowiowa, cynober, który można było syntetyzować, ale też pozyskiwać z minerału. No i najtańsze, absolutnie najtańsze to były te żółte ochry, czyli glinki oczyszczane i preparowane do postaci takiego pigmentu. Pędzle nie były drogie, jak widzicie Państwo, papier też nie, ale znacznie droższy był niż dzisiaj. Wiemy, ile płacono za sesję modela, który pozował do obrazów czy dla uczniów w warsztacie. To nie były wysokie sumy, niewielkie kwoty.
Także z takiego ogólnego podliczenia tych kwot wynikałoby, że 10%, że 100 skudi za obraz, z czego 10 to były koszty materiałów w XVII wieku, no bo tutaj już nie mamy do czynienia z drewnianymi, skomplikowanymi oprawami i ze złotem w takich ilościach jak w XV czy XVI wieku, dlatego tutaj te procenty wyglądają trochę inaczej niż w przypadku obrazów renesansowych. Czyli dla podsumowania, te czynniki, które wpływały na cenę, to była wielkość obrazu, gatunek, do jakiego obraz należał, czy pejzaż, czy storia, czy martwa natura, od ilości postaci, od kosztów materiałów i, co wiemy już od Guida Reniego, ale też z praktyki, rzecz jasna, od reputacji malarza. Tu pokazuję Państwu takie ówczesne hity, bo zaczęliśmy od hitów dzisiejszego rynku, to tutaj pokazuję Państwu kilka takich XVII-wiecznych hitów, najdroższe obrazy, jakie sprzedawano. Tutaj podaję Państwu na pierwszej pozycji koszt obrazu w lirach, ile to kosztowało za metr kwadratowy, bo przecież tak liczono, a ile to kosztowało za postać. Tu oczywiście widać, że to wymyka się tym wszystkim takim przeciętnym rachunkom, bo obraz był wyceniony inaczej, nie wedle tych kryteriów, tylko właśnie za to, że Reni był un pittore straordinario, a nie zwykłym przeciętnym malarzem. Inny taki hit, 5000 lirów za też wielkoformatowy obraz ołtarzowy, 4000 lirów za obraz ołtarzowy Guercina. A dla porównania, co się działo w Rzymie i żeby porównać Państwu naszą dzisiejszą skalę i wartościowanie malarzy z ówczesną, Barocci, no malarz znany i oczywiście bardzo ceniony, ale nieznany powszechnie zapewne, przypuszczam, i Caravaggio. Namalowali w podobnym czasie obrazy ołtarzowe do kościołów Rzymu, z czego zarobek Barocciego to był 1500, tutaj mówimy o skudi już, a Caravaggia 280, prawda? Czyli cena Caravaggia nie była wcale wysoka. On miał oczywiście zupełnie inną pozycję, bo on nie miał warsztatu, nie zarabiał w zwykły sposób. Miał zawsze możnych protektorów, szczególnie w Rzymie, i oni go utrzymywali, dawali mu nawet wikty, opierunek i oczywiście miejsce do pracy i spania. Także jakby życie Caravaggia no było nieco odmienne od tych, którzy mieli ustabilizowaną sytuację domową i prowadzili warsztat i własny interes. Caravaggio tego nigdy nie robił, więc też może nie były mu potrzebne aż takie pieniądze i nie wytworzył żadnej strategii, która by mu pozwalała na zarabianie tak ogromnych pieniędzy. No bo i Guercino, i Guido Reni, i Carlo Maratta musieli na swoją pozycję i tą strategię zarabiania pieniędzy dużo pracować oczywiście, nie brało się to z niczego. Nie tylko z talentu malarskiego brały się te zarobki, ale również z talentu do prowadzenia interesu. To było bardzo ważne. Ale tak jak i w przypadku tej części poświęconej renesansowym czasom, tak i tutaj pokazuję Państwu porównywalne ceny przykładów rzemiosła artystycznego. Tutaj dzięki uprzejmości pana Ryszarda Bobrowa dostałam te dane. Mamy tutaj skrzynkę złotą oczywiście, którą Ludwik XIV zamówił na przechowywanie swoich kosztowności. Ona kosztowała 11 tysięcy liwrów. Jesteśmy już znowu, zwracam Państwu uwagę, w innej monecie, w innej walucie. Ale w związku z tym daję porównanie, żeby to nie było abstrakcyjne, to 74 konie. Już krów nie przeliczyłam, ale podaję Państwu cenę krowy, żeby można sobie było to wyobrazić, prawda? 74 konie to nie byle co. No i też mamy zachowane dokumenty, tak w źródłach historycznych zachowała się aukcja majątku po Janie Kazimierzu, który zmarł w Paryżu w 1673 roku. I tu widzimy dwa obrazy, sześć tapiserii i waza z kryształu górskiego. Czyli znowu wracamy do tych wazonów ze szlachetnych materiałów. Proszę zwrócić uwagę, że znowu malarstwo jest w dużej dysproporcji wobec tych znakomitych przykładów rzemiosła artystycznego. Podobnie porcelana. Tu dziękuję pani Wandzie Załęskiej za poddanie mi tutaj tych przykładów. Joachim Kendler, czyli taki główny rzeźbiarz, artysta pracujący dla Miśni w XVIII wieku, stworzył dla Fryderyka II grupę Apollo i Muzy. Nie pokazuję jej tutaj, to nie jest ta grupa, ale to jest coś porównywalnego, bo ta grupa została rozproszona. Ta, o której mówię, są pojedyncze z niej figurki, ale nie ma całości, więc dla uzmysłowienia sobie, jak taka grupa mogła wyglądać, to pokazuję Państwu inne dzieło. Już Michaela Wiktora, ale też z Miśni z 1775 roku, więc późniejsza niż ta grupa dla Fryderyka II.
bo ta grupa była już stworzona dla Fryderyka III, ale tak wyglądała też ta poprzednia, której ceny mamy, to 160 talarów saskich. Zawierała ta grupa 10 figurek plus pejzaż, sztafasz, jakieś drzewko, skałkę, więc to podobnie jak tutaj. I dla przeliczenia tutaj mamy ta figura, znaczy nie ta, tylko ta, której nie pokazuję, ale podobna do tej, grupa porcelanowa, kosztowała tyle, co 13 lat pracy woźnego sądowego. Czyli woźny musiał pracować 13 lat, by kupić sobie, oczywiście zakładając, że nie wydawał na nic innego w międzyczasie i nie kupił sobie za 3 złote butów czy jedzenia. Oczywiście znacznie mniej były cenione i wyceniane zwykłe wazony, tu też miśnieński wazon z około 1730 roku. Takie kosztowały około 40 talarów, no ale woźnego też nie było stać na taką wazę z pewnością. I już na sam koniec trochę takich już z innego obszaru przykładów, zupełnie też abstrakcyjnych. Znowu wracamy do tego świata zupełnie abstrakcyjnych wycen, od których zaczęłam dzisiaj. Bardzo modne były w Holandii w XVII wieku domki dla lalek. Nie były one dla dzieci, nie bawiły się nimi dziewczynki. Ja myślę, że dziewczynki dostawały po łapach, kiedy się zbliżyły do czegoś takiego, ponieważ te domki dla lalek fundowały sobie kobiety dorosłe. Tutaj mamy domek Petroneli Ortman, bogatej wdowy patrycjuszki amsterdamskiej, która sobie ten domek zamówiła i sukcesywnie wyposażała, bo ona nie dostała tego domku od razu z tym całym wyposażeniem, które tutaj Państwo widzicie. Dostała ten schemat drewniany, tą konstrukcję drewnianą, pewnie z kilkoma mebelkami czy elementami na początek, a potem przez całe swoje życie, to było jej zajęcie, urządzała sobie ten domek. Więc nie wiemy, za ile go kupiła, ale wiemy, że jej spadkobierczyni, kiedy już ten domek był w pełni wyposażony i wyglądał mniej więcej tak, jak tutaj Państwo widzicie, został sprzedany przez spadkobierczynię Petroneli Ortman za 30 tysięcy guldenów. Jesteśmy w Holandii, to już jest amsterdamska, holenderska waluta. A Rembrandt ten dom kupił oczywiście trochę wcześniej za 11 tysięcy guldenów. Za 13 kupił, bo on przepłacił za ten dom. Potem jak dom był licytowany w 1958 roku, to został sprzedany razem z całym wyposażeniem za 11 tysięcy guldenów, ale to już była cena spowodowana jego bankructwem. No po prostu przesadził z kupnem tego domu, zaciągnął za duże kredyty, nie wyrobił się finansowo. Nie był to może kredyt we frankach szwajcarskich, no ale nie wyrobił się ze spłacaniem tego kredytu i ten ogromny dom wybudowany w 1606 roku, przebudowany w 1927 przez Jacoba van Kampena, znakomitego architekta amsterdamskiego, który później budował przecież ratusz, obecny pałac w Amsterdamie. Kosztował go bardzo dużo. Tam się mieściła też jego pracownia, tam też mieszkała jego rodzina. Wprowadził się tam w 1627 roku z Saskią. Pracowali tam jego uczniowie. To był dom, rezydencja, która miała być też wizytówką tego dobrze prosperującego i kutego na cztery nogi malarza, który właśnie sobie w Amsterdamie budował pozycję. To było niezmiernie ważne też z takiego wizerunkowego punktu widzenia. A zarabiał całkiem w tych czasach nieźle, bo 5 lat po kupieniu tego domu, no, za 1600 guldenów, to bardzo wysoka cena, sprzedał strasznocną, prawda? Także dawał sobie w tym czasie nieźle radę, sprzedając tak wielkie, znakomite zamówienia. No ale tym niemniej domek dla lalek pozostaje zupełnie niezrozumiałą ekstrawagancją, prawda? Jakby w porównaniu z realnym domem, który ma ile tutaj 2 piętra i poddasze, prawda? Więc jest ogromnym domem, szerokim bardzo, bo to nawet jest szerszy dom niż te wąskie kamienice w Amsterdamie. Ona jest połączona tak jakby z dwóch takich traktów, prawda, typowych dla Holandii w XVII wieku. No ale Holendrzy słynęli z ekstrawagancji i już zupełnie na koniec, jak taką właśnie Państwu pokazuję absolutną ciekawostkę, znacie Państwo zapewne tę historię, że w latach 30. XVII wieku zapanowała w Holandii moda na inwestowanie w cebulki tulipanów. Największe szaleństwo osiągnęło to w latach 1636-37, w 1637 nastąpił krach i po prostu nieskończona, niezliczona ilość bankructw ludzi, którzy kupowali te cebulki w zamian za ogromne dobra. I tutaj macie Państwo na rysunkach dwie najbardziej cenione cebulki, Wicekról i Semper Augustus, zilustrowane, prawda, w epoce, w której rosły. I za tego wicekróla, za tego czarno-fioletowego tulipana zachowała się transakcja. Ja to nie wymyślam, to jest z prawdziwego rachunku.
że za tę jedną, za cebulkę tego tulipana ktoś musiał zapłacić ekwiwalent, który składał się z kilkunastu dóbr. I w tym było tak. Dwa, tak przeliczałam tak z grubsza. 2400 kg pszenicy, 5000 kg żyta, 4 woły, 8 świń, 12 owiec, jedno łóżko, jedno kompletne ubranie, srebrny kubek równa się tam 2400, prawda? 2500 guldenów, bo ktoś nie wyłożył na tę cebulkę gotówki, tylko płacił czym mógł, prawda? I spłukał się doszczętnie kupując tego wicekróla. Podobnie zachował się rachunek, w którym za Semper Augustus, za cebulkę Semper Augustus płacono ekwiwalent równy 12 akrom ziemi. Także ogromne sumy płacono za powietrze, jak się to wtedy mówiło w tym czasie. Te bankructwa były bardzo bolesne dla ogromnej ilości inwestorów, którzy w tę piramidę, w sztucznie wytworzoną piramidę szaleństwa na cebulki tulipanowe wpadli. I to jest ostatni przykład, jaki chciałam Państwu pokazać. Zatoczyliśmy taką pętlę od współczesności do XVII wieku i od współczesnych paradoksów rynkowych do dawnych paradoksów rynkowych. Mam nadzieję, że nie zapamiętacie Państwo zapewne wszystkich przykładów, o których mówiłam, bo było ich wiele, ale ogólna zasada i ogólna tendencja myślę, że dla Państwa jest jasna. I teraz patrząc na naszej galerii, na obrazy i na przykłady rzemiosła artystycznego, będziecie Państwo już wiedzieć, jak je ceniono rynkowo w czasach, kiedy one powstawały. Także ja już Państwu serdecznie dziękuję i następny wykład chyba za tydzień.